Dzień dobry kochani, z tej strony inspirowana uczuciami Ewa Argalska. W dzisiejszej mojej inspiracji chcę Wam pokazać, jak robię kartkę w takim troszkę steampunkowym stylu. Wykorzystuję tutaj kolekcję Art Decoria od ScrapBoys. Przygotowałam sobie czarną bazę, którą oczywiście oklejam w środku, jak i z tyłu. Dzięki temu kartka będzie taka mocno sztywna, nic tam się nie będzie wyginało. No i ten środek i tył też będzie elegancki. Na prawą stronę wybrałam sobie taką kartkę, która jest, ma takie delikatne tło, dzięki czemu bez problemu będzie można tam napisać życzenia. Nie trzeba będzie robić żadnej takiej wklejki. I ta ozdoba taka na dole zostanie niezasłonięta. Na tył wybrałam jasną kartkę, jasny papier, taki, który troszeczkę rozjaśni cały ten tył tej czarnej bazy. No i naprzód już troszeczkę tutaj pokombinuję, bo tam wybrałam sobie czarny papier z takim złotym pismem i biały, ten, który jest również z tyłu, żeby to wszystko fajnie ze sobą współgrało. No i teraz, zanim przykleję to wszystko do bazy, to najpierw nakleiłam sobie ten jasny papier na ten ciemny. To sobie na chwilkę zostawię do wyschnięcia. I będę tutaj sobie przygotowywała kolejne warstwy. Robię tak dlatego, że chcę później zrobić sobie przeszycia. No a wiadomo, przeszycia muszą się pojawić, zanim przykleję wszystko do bazy. Tu wybrałam sobie jeszcze kawałek kalki, takiej z pismem. W sklepie dostaniecie, czy możecie kupić kalkę z różnymi wzorami. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie filmu. Jeżeli takiej kalki z pismem nie będzie, to można sobie z tym poradzić inaczej. Można na przykład potuszować, odbić stempel na takiej zwykłej kalce, która też dostępna jest w sklepie. I teraz zaczynam budować drugą warstwę. Tutaj przygotowałam sobie taki papier, który wygląda troszeczkę jak taki stary pergamin, popękany, z plamami, i układam sobie kompozycję właśnie z kalki, tak przeplatam mniejsze, większe kawałki papieru, tu jeszcze jakiś taki kawałeczek, resztka papieru z pismem, troszeczkę powydzierałam, zaznaczam sobie ołówkiem, gdzie przykleję ten kawałek. Nie kleję tutaj tego na dystans, dlatego że będę chciała też tą warstwę przeszyć na maszynie, więc jakbym tu dała tekturę, no to na pewno nie dałabym rady tego przeszyć, pewnie od razu złamałaby mi się igła, więc musi to być w miarę płaskie i dosyć cienkie. Jeszcze tą kalkę troszeczkę przycinam, żeby było widać więcej tego wydarcia pod spodem. Kalkę przyklejam klejem introligatorskim, tak jak widzicie. Nie za bardzo przejmuję się tym, że gdzieś tam jakieś plamy mi powstaną, dlatego że tu przyjdzie jeszcze kolejna warstwa, taka ramka, no więc to wszystko, jakieś ewentualne takie niedoskonałości będą zasłonięte, więc wcześniej sobie już zaplanowałam tą kompozycję i wiem, że mogę klejem to spokojnie przykleić. No i teraz z czary-mary, hokus pokus, mam już wszystko przeszyte, podklejone tekturą introligatorską. Już po przeszyciu zabezpieczyłam sobie wszystkie te szwy pod spodem. Przykleiłam tekturę, żeby tutaj już ten dystans budować. No i naklejam na bazę tą moją pierwszą warstwę przygotowaną. Tak jak widzicie, wszystko klejem introligatorskim. Ta baza mi tak troszeczkę odskakuje, bo ten papier, z którego ona jest wykonana, jest bardzo sztywny, jest bardzo gruby. To jest baza rzeczy z papieru. One są naprawdę świetnej jakości. Są bardzo właśnie takie sztywne, ale też nie przejmuję się tym, że gdzieś tam mi to odstaje, dlatego że te kolejne warstwy to tak obciążą, że będzie wszystko ładnie płaskie i proste. No i naklejam teraz tą drugą przeszytą warstwę i buduję dalszą tą kompozycję. Tutaj przygotowałam sobie taką kliszę foliową. One też są dostępne w sklepiku w różnych kolorach. Wiem, że niektóre tam były już, część z nich jest dostępna, jeszcze część nie, ale zawsze można sobie kliknąć po wiadomo dostępności i jest duża szansa, że się znowu w sklepiku pojawią. I tą kliszę będę kleiła klejem introligatorskim, ona jest foliowa, ale ten klej spokojnie folię łapie, więc tutaj nie ma się czym martwić, więc zresztą kolejne warstwy będę kleiła klejem na gorąco, więc w razie czego to zawsze to tam gdzieś będzie jeszcze dodatkowo tym klejem sklejone. Delikatnie tutaj podsuwam pod ten paseczek, żeby tam się coś więcej zadziało, no i naklejam tą kliszę. Ona mi się fajnie w ten pasek z pismem tak wpasowała, tworzą fajnie jedną całość. No i tutaj jeszcze na dystansie dodatkowy pasek podklejam. Ja używam tektury introligatorskiej, ale można oczywiście użyć kosteczek dystansowych, natomiast do takich większych powierzchni, no ja jednak wolę tekturę, dzięki temu to wszystko jest takie stabilniejsze i ta kartka przede wszystkim ma swoją wagę. Ja lubię wziąć kartkę do ręki tak, żeby ona ważyła, żeby było czuć, że to naprawdę jest tak porządnie, fajnie wykonane. No i teraz taka ramka, tą ramkę znajdziecie w tych elementach takich już gotowych, wyciętych. Fajne są te elementy, jak ktoś nie lubi wycinać nożyczkami, to są naprawdę super, one są fajnie zrobione. Uważam, że to jedna z takich lepszych elementów, chyba jakie są dostępne na rynku, bo są tak naprawdę, wiecie, nie da się tak super idealnie nigdy ustawić tego lasera czy plotera, zależy czym to tam jest wycinane, żeby było perfekcyjnie równo, ale tutaj naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione i z tych elementów lubię korzystać. Podobne ramki też są w kolekcji tej 20×20 i 30×30, tylko tamte ramki mają już jakieś wypełnienie w środku, jakiś tam motyw dodatkowy, jakieś motylki, zegary, tryby, więc ja tutaj wybrałam taką czystą tą ramkę, bo ten motyl, którego tu nakleję, chcę, żebym był taki widoczny. No i oczywiście odwieczny dylemat, gdzie ten napis przykleić, z prawej, z lewej. Na początku tak myślałam, żeby go dać w pionie właśnie po prawej stronie, też by to fajnie wyglądało, ale ostatecznie, jak będziecie widzieć, zdecydowałam, żeby jednak ten napis był na tym motylku tak bardziej z prawej strony, bo ta kompozycja trochę uciekła mi na lewo, więc takie wyrównanie na prawo tutaj by się przydało. Motyla oczywiście też kleję na dystansie. Tu wcześniej jeszcze przykleiłam taką tekturkę z kreatywnej pracowni. Bardzo podobna tekturka też jest dostępna w Zielonych Kotach, więc można taką tekturkę sobie zakupić i wykorzystać. Fajnie to wygląda, że tutaj mamy coś prostokątnego, tam były jakieś takie trochę w kwadrat bardziej wpadające te warstwy poprzednie, więc mamy takie połączenie kwadrat, koło i to wygląda zawsze dobrze. No i ten motyl, teraz prostokątny napis, wszystko tutaj się fajnie zgrywa. Kartka myślę, że jest na tyle uniwersalna, że można wykorzystać ją zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Także jeżeli znacie kobietę, która lubuje się w takich klimatach trochę takich art journala, trochę takich steampunkowych, to jak najbardziej myślę, że taka kartka będzie idealna. Powiem szczerze, że sama bym taką chciała dostać, chociaż uwielbiam kompozycje takie bardzo mocno kwiatowe, tak tego typu kartki też sprawiają mi ogromną frajdę, bardzo lubię takie kartki robić. No i teraz zabawa w ozdabianie, czyli dodawanie metalowych trybików, tam w kolekcji też są takie drobne takie kółeczka i tych kółeczka też tutaj powplatałam w kompozycję, także jeżeli trybików nie macie, to takie kółeczka też tutaj się super sprawdzą. I w kilku miejscach zawsze sobie przymierzam, gdzie taki trybik dać. Też tutaj fajnie wyglądałyby kryształki, ale takie samo przylepne. Ja akurat nie pomyślałam, żeby je wyjąć sobie, ale też tutaj by fajnie wyglądały jakieś białe, czy czarne, czy właśnie w brązie albo graficie. Myślę, że super by się sprawdziły. Wyjęłam moją przepastną skrzyneczkę z metalowymi zapasami. Lubię mieć pod ręką takich trybów dużo. One są sprzedawane chyba po 10 albo po 20, to zależy które, więc zawsze sobie kupuję troszeczkę więcej. Właśnie z myślą właśnie o takich pracach jak ta. Zawsze najpierw sobie przymierzam bez kleju, czy w danym miejscu będzie ten element pasował, czy nie. I dopiero później kleję. Tu jeszcze tak mnie bardzo korciło, żeby dodać moją ulubioną koronkę, tą postrzępioną. Przymierzyłam sobie, ale doszłam do wniosku, że jednak nie pasuje mi tutaj za bardzo. Więc zrezygnowałam z tego. No i na sam koniec jeszcze to, co bardzo lubię, czyli chlapanie. Chlapię Colorexem w kolorze czarnym. Najpierw zrobiłam sobie tutaj taką próbę na białej kartce, bo chciałam zobaczyć, czy tym pędzelkiem, który mam, będzie mi się dobrze chlapało. Nie chciałam takich dużych kropek, więc wybrałam właśnie taki pędzelek, który troszeczkę jak ołówek wygląda. I troszeczkę go zamoczyłam właśnie w tej farbie i później postukałam nożyczkami, żeby uzyskać efekt takich delikatnych tylko kropek, a nie takich, wiecie, wielkich kleksów, bo tutaj takie duże kleksy by mi nie za bardzo pasowały. No i to już jest jeden z takich, no, przedostatnich w sumie motywów, które dodaję, czyli właśnie chlapania, bo jeszcze przypomniałam sobie, że przecież mam super takie cekiny czarne, też są dostępne w zielonych kotach i troszeczkę jeszcze takich czarnych cekinów, takim akcent mocniejszy dodaję. Kleję je na moje ulubione żel medium. To jest co prawda medium do transferu, ale ono super sprawdza się właśnie do przyklejania takich elementów. Jak już złapie, tak trzyma i to się nie odkleja się, nie zostawia jakiejś błyszczącej, animatowej warstwy, tylko takie staje się po prostu transparentne, więc do cekinów jest idealne. Fajnie też klei metal, więc zamiast kleju introligatorskiego, tak jak ja, można właśnie wykorzystać to żel medium. No i to już jest właściwie koniec. Dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego. To jeszcze na koniec zerknijcie sobie, jak ta kartka prezentuje się z bliska. Pa, pa!